Jesteśmy na pętli Górczewska. Dzisiaj wybrałyśmy się do Auchan. Już tego Auchan nie musimy pokazywać, bo u nas w kanale El Mercedes Auchan jest tak dużo filmów, zdjęć, że już nie musimy pokazywać, ale no, tu jesteśmy na pętli Górczewska i pętla Górczewska, która po prostu nie przedstawia sobą, proszę Państwa, standardów światowych. Ciągle coś tu jest nie tak. Wszyscy odjeżdżają. Na skrzyżowaniu wszystkie cztery autobusy są. Dlaczego? Dlatego, że tu dziady gadają. Kierowcy gadają. Proszę Państwa, i ten numer, co jest 119, ten ITP do komunikacji, że możecie uwagę napisać, no to to jest nie tylko komunikacja, to nie jest tylko MZK. To są też problemy miasta. Tu jakaś kobieta zagląda. Nic z tego, proszę Państwa, tam to ona już wie, że jest do Ronda Dmowskiego, tylko jedzie tamten pierwszy. No, tutaj zagląda. Kierowcy nie ma, bo on gdzieś poszedł na ploty. Oni bezpośrednio tu, stojąc przy autobusach, zbierają się w dwójkę, trójkę, czwórkę, dziady i pieprzą głupotę. Dlaczego Polacy uwielbiają gadać? Dlaczego, tak jak dzisiaj też zauważyłyśmy, proszę Państwa, w Auchan Vela Park, jest ogromne kumoterstwo. No, to jest jasne, że pomiędzy pracownikami. Kumoterstwo. No i tak chodzą jak oni, że te prace mają, się cieszą, bo mówią, że ogólnie, że niewiele zarobią, prawda? Może tu więcej ci pracownicy w McDonaldzie zarobią. No i swego czasu ten nocny 42 kierowca też, zdaje się, tych dwóch jakichś Koreańczyków wpuścił, a pasażerów, którzy mają, wiesz, kartę miejską, bilet nie wpuścił, no bo on ma prywatny folwark, kierowca, taka tłusta świnia, którego samochód sfotografowaliśmy na pętli Złote Tarasy, a on sam uciekł. No tam gdzieś z tyłu, wiesz, na jakieś inne ploty, bo tu są ploty Górczewska, a tam są ploty Złote Tarasy, albo też do, że tak powiem, zakrystii do, prawda, całego tego kierownictwa w budynku Złotych Tarasów, które się mieści MZK. No i teraz gdybyście napisali tam 115, tam 900, ile to jest ten numer, to przecież, proszę Państwa, to są problemy też miasta dotyczące zieleni, dotyczące wielu, wielu, wielu innych spraw, że jak napiszecie o samochodzie i o tym kierowcy tłustej świni nocnym, co nie wpuszcza do nocnego autobusu, albo tam na Klemensiewicza, jak ma pierwszy przystanek, jedzie, to on się w ogóle tam nie zatrzymuje. Okropne. No. I te dziady, proszę Państwa, się tak gapią, bo my kręcimy sobie film, proszę Państwa, dla potrzeb każdego człowieka, potrzeb każdego z nas, aby nam się lepiej żyło. No, też nie wolno kopcić papierosów dziadyka, to nawet słychać jak pstryka, prawda, kopci papierosy. No i wszyscy chcą zaatakować ten autobus 105, no, który jest zamknięty. Kierowca powinien to otworzyć, bo jest naprawdę nieprzyjemnie. Jest wiatr, jest zimno i kolejny tylko 105 podjeżdża do ronda Daszyńskiego. To jest akurat 109, ale jest i 105. Tak. Do ronda Daszyńskiego, bo to wiesz, ja rozumiem, do ronda Daszyńskiego, jak jest dzień zwykły, jak to mówią, dzień budny, prawda? No. Także radio kończy, tak. Zobacz. Autobus jest zamknięty, a kierowcy nie ma już 10 minut. A ludzie chcą jechać normalnym autobusem, normalną linią, nie do ronda Daszyńskiego, wiedząc, że gdzieś dojadą. Nasze medytacje tu są, tak.